Czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku Wyzwań Asus ROG, serii, w której wydajecie mi swoje pomysły na odcinek, a ja nagrywam je, próbując robić w zasadzie najlepsze wyniki, jakie to tylko możliwe, grając oczywiście na laptopie firmy Asus. Moi drodzy, na samym starcie powiem, że ten materiał będzie delikatnie inny. Przede wszystkim na samym początku chyba wiecie, kto wygrał. Wygrał użytkownik o niku CJ, który zaproponował bardzo, bardzo sympatyczne i przede wszystkim istotne wyzwanie, w zasadzie historię. Co by się stało, gdyby Desmond Doss urodził się przed I wojną światową? Grasz medykiem, ale nie wolno ci nikogo zabijać, chyba że strzykawką. Ratujesz kompanów i starasz się być w top 10. To tyle. Powodzenia. To wyzwanie polajkowało 115 osób, ale nie tylko i wyłącznie z uwagi na te 115 głosów postanowiłem zaprezentować wam przede wszystkim historię Desmonda Dossa. Tutaj w tym momencie gameplay podczas tego materiału będzie zdecydowanie sprawą drugorzędną, gdyż chciałbym wam przybliżyć sylwetkę jednego z najbardziej niesamowitych bohaterów wojennych wszechczasów. Zdecydowanie z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć. Zanim wam jednak opowiem o Desmondzie, czym tak naprawdę zasłynął, mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę, jeszcze jedno ogłoszenie. Aktualnie niedługo będę wyjeżdżał na wakacje, nie będzie mi około 10 dni. Następny odcinek wyzwań będzie jeszcze standardowo, czyli albo z Battlefielda 1, albo z Battlefielda 4, albo z Rainbowa, jednak pod tym materiałem, który teraz oglądacie, możecie dawać wyzwania z każdej gry, jaką tylko chcecie. Jakakolwiek wam przyjdzie do głowy, czy to jest Battlefield, czy nie Battlefield, Rainbow, nie Rainbow, umówmy się, że dajecie wyzwania z każdej innej gry, takiej niestandardowej, czyli grami poza Battlefieldem i Rainbowem. Niech to będzie odcinek bardzo, bardzo specjalny. Zobaczymy, jakie gry wam w ogóle przyjdą do głowy, przyjdą na myśl i co tak naprawdę wymyślicie. Dlaczego, moi drodzy, sylwetka Desmonda Dossa jest tak niesamowicie charakterystyczna? Moi drodzy, Desmond Thomas Doss, bo takie jest pełne imię naszego bohatera, był żołnierzem Armii Stanów Zjednoczonych i był on, moi drodzy, pierwszą osobą w historii Stanów Zjednoczonych, która, odmawiając walki oraz noszenia broni, był tak zwanym objectorem, a wynikało to po prostu z jego wiary, z jego przekonań, z jego moralności, która jako sanitariusz otrzymała medal honoru. Otrzymując ten medal honoru, miał stopień starszego szeregowca i, co też istotne, jego takimi przydomkami był Klecha, Święty Jezus albo Doss. Myślę, że na pewno część z was kojarzy historię Desmonda Dossa przez pryzmat Przełęczy Ocalałych, filmu Mela Gibsona, w którym to w fantastyczny i piękny przede wszystkim sposób i taki bardzo hollywoodzki można się z tym zapoznać. Także odsyłam oczywiście do filmu Mela Gibsona oraz oczywiście do książki, która również została wydana. Książka oczywiście nosi nazwę Szeregowiec Doss. Z takiej jeszcze jednej ciekawostki odnośnie tego filmu, jeżeli już przy nim jesteśmy, mogę wam powiedzieć, że pan Desmond Doss nie chciał w zasadzie przez cały okres, aby została zekranizowana jego historia, gdyż uważał, że cały światek Hollywood i to, co się dzieje w przemyśle filmowym, jest odrażające, jest niemoralne i niechlubne, dlatego przez bardzo długi czas po prostu nie chciał, aby jakikolwiek film na bazie jego historii powstawał. Jednym, moi drodzy, z takich najbardziej ekskluzywnych klubów na świecie jest Congressional Medal of Honor Society. Jest to Towarzystwo Honorowego Orderu Kongresu. To towarzystwo składa się z ludzi, którzy zasłużyli na najwyższe wyróżnienie swego narodu. Order ten honorowy, moi drodzy, jest przyznawany decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych każdemu, kto w walce z wrogiem, i tutaj cytat, wyróżnił się w sposób znaczący walecznością i odwagą, narażając życie daleko bardziej nad swój obowiązek. Taka ciekawostka. 16 milionów ludzi, którzy nosili mundur Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej, a tylko 431 okazało tak wielki heroizm, że zostali właśnie nagrodzeni tymże orderem. Wśród tych bohaterów był Desmond Doss i, co ważne, tak jak już wcześniej wspomniałem, z uwagi na swoje przekonania, Desmond Doss ani razu nie dotknął broni. Desmond Doss ani razu nie wystrzelił ani jednego naboju w kierunku wroga.
Desmond Doss przez całą służbę wojskową podczas II wojny światowej był sanitariuszem i co ciekawe, ratował życie wielu żołnierzy, przede wszystkim, to bardzo istotne, po obu stronach konfliktu. Przez cały ten czas był wierny religijnym przekonaniom, a warto powiedzieć, że Desmond był wiernym wyznawcą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I też nie rozstawał się ze swoją Biblią. Nie rozstawał się ze swoją Biblią, którą podarowała mu jego żona Dorothy, a w tej Biblii napisane było: Najdroższy Desmondzie, gdy będziesz czytał i studiował bezcenne obietnice znajdujące się w Słowie Bożym, w tej małej Biblii, obyś otrzymał siłę we wszelkich trudnościach, jakie mogą cię spotkać. Niech twoja wiara w Boga przyniesie ci pocieszenie i da pokój serca, abyś nigdy nie był smutny albo samotny, choćby przyszłość wydawała się najciemniejsza. Jeśli nie spotkamy się więcej na tej ziemi, mamy pewność, że będziemy w niebie. Niech Bóg w swej łasce sprawi, abyśmy byli tam razem. Twoja kochająca żona Dorothy. Desmond Doss, moi drodzy, został odznaczony przez prezydenta Trumana w Białym Domu, dokładnie 12 grudnia. Szeregowy Desmond Doss był sanitariuszem kompanii 307 Pułku Piechoty w czasie, gdy pierwszy batalion tego pułku szturmował niedostępne 130-metrowe urwisko. Gdy nasze oddziały osiągnęły szczyt urwiska, napotkały zmasowany opór artylerii, moździerzy i karabinów maszynowych, wskutek czego około 75 ludzi zostało rannych, a pozostali byli zmuszeni wycofać się. Szeregowy Doss, zamiast ratować się ucieczką, pozostał na silnie ostrzeliwanym szczycie wraz z wieloma rannymi, wynosząc ich z pola bitwy na brzegu urwiska, a potem spuszczając kolejno po linię na dół, gdzie mogli otrzymać pomoc ze strony kolegów. 2 maja na tym samym urwisku, wystawiony na ogień z broni palnej i moździerzy, ratował człowieka leżącego 200 metrów w głębi przedpola. 2 dni później ocalił 4 ludzi podczas ataku na silnie strzeżoną grotę, podchodząc do nich pod nawałnicą granatów ręcznych na odległość 10 metrów od wejścia groty, gdzie opatrzył ich, a potem wyniósł w bezpieczne miejsce, czterokrotnie pokonując tę samą drogę. 5 maja, nie zważając na ogień nieprzyjaciela, spieszył na pomoc rannemu oficerowi artylerii. Założył opatrunek, zaciągnął rannego do zagłębienia terenu, by dać mu ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej i wśród wybuchów pocisków armatnich podawał plazmę, sam będąc nieosłoniętym przed kulami nieprzyjaciela. Tego samego dnia, gdy ranny żołnierz padł kilkanaście metrów od nieprzyjacielskich pozycji, udzielił mu pomocy i niósł przez odcinek około 100 metrów pod ciągłym ostrzałem. 21 maja, w czasie nocnego ataku na ufortyfikowane wzniesienie w pobliżu Shuri, pozostał na przedpolu, podczas gdy reszta kompanii wycofała się i ukryła. Ryzykując to, że może zostać wzięty za japońskiego żołnierza chcącego przedostać się na teren amerykańskiego oddziału, niósł pomoc potrzebującym, dopóki sam nie został ciężko ranny w nogi na skutek eksplozji granatu. Zamiast przywołać innego sanitariusza, sam próbował opatrzyć swoje rany i czekał 5 godzin, aż noszowi dotarli do niego i udali się na tyły. W drodze zostali zaskoczeni atakiem nieprzyjacielskiego czołgu, a szeregowy Doss, widząc leżącego ciężko rannego w głowę żołnierza, zczołgał się z noszy i polecił noszowym, by najpierw zajęli się tym człowiekiem. Czekając na ich powrót, otrzymał kolejną ranę. Tym razem kula snajpera ugodziła jego ramię, powodując skomplikowane złamanie kości. Okazując najwyższy hart ducha, z pomocą kolegi przywiązał łożysko karabinu do swej złamanej ręki, by unieruchomić ją, i w takim stanie czołgał się jeszcze około 300 metrów po pobojowisku w kierunku stacji medycznej. Dzięki swemu bezprzykładnemu męstwu i niezłomnej woli w obliczu skrajnie niebezpiecznych warunków, szeregowy Doss uratował życie wielu ludzi. Jego nazwisko stało się w 77. Dywizji Piechoty symbolem waleczności i poświęcenia, sięgającego daleko poza granice obowiązku. Historia Desmonda Dossa to jest, słuchajcie, historia wielkiego bohatera, który w obliczu bardzo ciężkich czasów, bo na pewno wojna jest bardzo ciężkim czasem i tylko możemy Bogu dziękować, że aktualnie, przynajmniej na razie, nie doświadczyliśmy tego, co się podczas wojny dzieje. Jakkolwiek by nie mówić o obecnych czasach, to jest to historia bohaterstwa, historia niezłomnego charakteru i też wielkiej miłości. Ja was, moi drodzy, zachęcam do wejścia sobie na stronę internetową desmonddoss.pl. Tam macie bardzo, bardzo dużo ciekawych historii. Zresztą te wszystkie informacje, które wam tutaj przytoczyłem, również z tej strony są przytoczone, także serdecznie polecam. Oczywiście Przełęcz Ocalonych jest tutaj kluczem, również jeżeli chcielibyście się tak na szybko zagłębić w hollywoodzki
obraz tego człowieka. Książka również bardzo ciekawa, także zdecydowanie polecam samą stronę, jak i oczywiście wszelkiego rodzaju dzieła kinematograficzne, czy też książkowe, które na temat tego człowieka oczywiście powstały. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Ja Was oczywiście zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Dawajcie teraz kolejne wyzwania z innych gier, tak żeby było szaleńczo, aby było coś innego, coś, czego jeszcze nie robiłem. Pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy Was nie zdradzi i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa, pa.